Z hasłem "Porozmawiajmy o wyborach" na ustach w pierwszą środę marca regionowo odwiedzili parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Tym razem głównie w roli emisariuszy kandydatki na urząd prezydenta RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W poczytalni spotkali się z mieszkańcami Gabriela Lenartowicz, dr Riad Hajdar, Krzysztof Mieszkowski oraz w roli gospodarza miejscowy poseł Jan Grabiec. Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedza miasta i miasteczka. Odwiedziła już kilkadziesiąt miejsc w ostatnich tygodniach, odwiedzi pewnie sto kilkadziesiąt, ale nie będzie wszędzie, dlatego posłowie Koalicji Obywatelskiej będą jeździć po całej Polsce. Dziś jesteśmy w Legionowie i w kilkunastu mazowieckich miastach, ale w kolejnych tygodniach będziemy odwiedzać region po regionie po to, żeby rozmawiać o wyborach prezydenckich, o potrzebnych zmianach w Polsce, o tym, co ludzi niepokoi, co wymaga poprawienia. I będziemy takimi ambasadorami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Polsce. Parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej jest 170, więc będziemy starali się zwielokrotnić obecność naszej kandydatki na prezydenta. Kandydatki według znających ją ludzi do tego urzędu nadającej się jak mało kto. To jest osoba, która będzie łączyła wszystkich nas Polaków, a nie dzieliła. To jest osoba, która dla niej najważniejszy jest człowiek i jego problemy. To jest osoba, która już umijając jej życiorys, osoba, która potrafi zachować, kiedy trzeba być spokojnym, kiedy trzeba być zdecydowanym. Osoba, która nigdy nie obrażała nikogo. Zawsze powiedziała konkretnie na temat. I mam nadzieję, że te wybory uda nam się wygrać, bo to jest wygrana dla Polski, na pewno. Politycy zapewniają, że ich kandydatka, chociaż reprezentuje słabą płeć, słaba pod żadnym względem nie jest. No i bardzo ceni sobie niezależność. Pani marszałek jest bardzo długo w polityce i bardzo długo jest w naszym parlamencie, a więc gdyby nie była osobą silną i osobą zorientowaną w sytuacji zarówno wewnątrz i zarówno na zewnątrz, do tej pory by nie była w polityce. A więc to jest kobieta, to jest człowiek, który posiada naprawdę wszelkie atuty, żeby być naszym prawdziwym prezydentem. Wszyscy, którzy znają Małgorzatę Kidawę-Błońską, wiedzą, że jest bardzo niezależna. Była niezależna wtedy, kiedy była marszałkiem Sejmu i działała w interesie Sejmu i reprezentantów wszystkich ugrupowań i wszystkich Polaków, a nie tylko swojej partii. Wiele osób w Platformie miało to do nią pretensje, ale już wtedy, do niej pretensje, ale już wtedy potrafiła pokazać, że jak została marszałkiem, to reprezentuje cały Sejm, a nie tylko jedną czy drugą partię. Na pewno będzie potrafiła być też takim prezydentem z mocnym mandatem, poparciem społecznym. W środę gościli w poczytalni specjaliści od zdrowia, kultury i ochrony środowiska. Mówili o wyborczym programie kandydatki i słuchali tego, o co jeszcze można go wzbogacić. Pani marszałek, jako przyszła pani prezydent, zaproponowała, że kiedy zostanie prezydentem, powołanie takiej Rady Bezpieczeństwa Klimatycznego, która złożona z przedstawicieli sfery społecznej, ale przede wszystkim ekspertów, bo tu nam jest potrzebna prawdziwa wiedza i prawdziwa kompetencja, będzie proponowała czy wzywała rząd do rozwiązań, a jeśli rząd tego apelu i tych konkretnych działań nie podejmie, to ta rada przygotuje dla pani prezydent inicjatywy ustawodawcze. Gdy oddano mu głos, były ordynator ze szpitala w Białej Podlaskiej długo wyliczał choroby służby zdrowia, także w powiązaniu z bieżącymi wydarzeniami ze sfery mediów i polityki. Jeżeli my mówimy o 2 miliardy złotych, które zostają przekazane na przykład na telewizję rządową, to te 2 miliardy, one są w stanie, już nie mówię o onkologii, bo zaraz mówią, że my gramy na uczuciach ludzi, one są w stanie spłacić długi wymagalne wszystkie szpitale w Polsce. O najgroźniejszej ostatnio chorobie, lecz już mniej poważnie, wspomniał także były dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Japończycy, jak dowiedzieli się, że można kupić polski spirytus u siebie, to natychmiast rzucili się do sklepów i ten spirytus całkowicie wykupili. Dowiedzieli się, że on chroni przed koronawirusem, więc można powiedzieć, że nasza kultura alkoholowa ma duży wkład w walkę z koronawirusem. Poseł PO ocenił też kulturę informacyjną telewizji publicznej, a raczej owej kultury zanik.
ta cała filozofia nagonki, która się wiąże właśnie z filozofią strachu, o której wcześniej powiedziałem, jest w telewizji rządowej niezwykle głęboko zanurzona i nagonka stała się dzisiaj narzędziem politycznym. To jest najważniejszy program, to jest nowa forma publicystycznego programu. Co do wyborczego programu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zdaniem posła Grabca, tym razem nie pod krawatem, a odzianego w kampanijną bluzę, zawiera on przesłanie, o którym obecna głowa państwa zapomniała. Najważniejsze jest to, żeby odpowiadać na problemy, które dziś mają Polacy. Ja mam wrażenie, że PiS, który potrafił przekonywać Polaków 5 lat temu, 4 lata temu do tego, że rzeczywiście Polaków słucha, dzisiaj raczej wzbudza zawód. Fakt, że prezydent nie potrafi się odnieść chociażby do drożyzny, którą wszyscy doświadczamy, wzrost cen utrzymania, życia, jedzenia. Prezydent mówi, że no przecież nie wszystko drożeje, bo olej potaniał, chociaż ludzie mówią, że podrożał, albo mówi, że ceny rosną przejściowo, kiedy widzimy, jak z miesiąca na miesiąc, z roku na rok te ceny rosną skokowo, zwłaszcza dla osób mniej zamożnych, dla emerytów, dla ludzi, którzy zarabiają tę podstawową pensję, to absolutnie uderza w ich kieszeń. Ja rozumiem, prezydent nie robi zakupów, ale nie widać już po Andrzeju Dudzie, żeby on rzeczywiście dzisiaj słuchał Polaków. Ludzie oczekują, że ktoś rzeczywiście wysłucha ich dzisiejszych problemów i na nie odpowie. Przyda się też ktoś, kto obecnej władzy uważnie będzie patrzył na ręce. Prezydent Andrzej Duda absolutnie z tej roli się nie wywiązuje. Ludzie mówią, że wręcz wygląda tak, jakby prezydent nie był najważniejszym politykiem, głową państwa, ale podlegał prezesowi rządzącej partii. To się Polakom nie podoba. Znaczy, chcą, żeby prezydent był rzeczywiście człowiekiem, który odpowiada tylko przed narodem, a nie słucha się prezesa tej czy innej partii. Tak być nie powinno. W wyborach prezydenckich Polacy oddadzą swoje głosy w niedzielę 10 maja. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, odbędzie się ona 2 tygodnie później.